6 warstw lakieru bezbarwnego na 4 warstwy bazy i 4 warstwy podkładu. Jeszcze jest zbiornik przed polerowaniem. Jeszcze będzie obiełeczka i emblematy Pegaza. Trzy dziury w wydechu. Całkiem porządnie brzmi ten singiel. Dałem na pół ssania. Jak widać, zima u mnie straszna. Lekkie opory przy odpalaniu, ale to normalne, bo paliwo z gaźnika wyparowało. Musiało po prostu troszeczkę zassać paliwa. 20 tysięcy przebiegu. Silnik całkowicie zimny. Dobra, dam się troszkę rozgrzać. Co pokrótce było wymienione w motocyklu przez zimę, to opona z przodu na Pirelli City Daemon. Już się przejechałem dwukrotnie na tej oponie, jest bardzo fajna. Wymieniony został oczywiście łańcuch na nowy Dida, to możecie zauważyć łańcuch. Została wymieniona Zimmering, jak widać tutaj od wałka zmiany biegów. Został polokierowany zbiornik na nowo przeze mnie. Będzie jeszcze owieweczka do motocykla. Chciałbym taką troszeczkę mniejszą. Gdzieś tak. Wiem, że są takie wysokie, ale bym wolał taką, jak miał Sławek, nie? Taką gdzieś dotąd. Zrobiłem regulację zaworów też
już żeby na wiosnę miał. Powiem wam, że tylko zaór wydechowy miał troszeczkę za mały luz. Sący był w porządku. Bardzo zimny. Trochę kopci, bo zimny. Jak się rozgrzeje, będzie już. Ale jeszcze jest zimno na dworzu, to też ma znaczenie. Nic nie pali oleju. Poziom oleju cały czas w normie. Wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów. Przy regulacji zaworów. Tak, żebyś miał na wiosnę elegancko nową uszczelkę. Także wiadomo, wiecie, że wymieniłem. Od Przemka dał mi linkę od obrotów. Jak widać, obrotomierz pracuje. Jak widać, już mniej kopci. Dużo mniej. Jeszcze zimne. No dobra. Byle do sezonu. Byle do sezonu. Lewa w górę. Hej.